Siema, Wiedźmin 3 posiada masę ukrytych dialogów, ukrytych ciekawostek, czy nawet ukrytych zakończeń różnych misji. A my, jak to mamy w zwyczaju na tym kanale, przyjrzymy się dzisiaj im wszystkim. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i przede wszystkim wpadnijcie na Giga, ultra szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. Link znajdziecie w opisie. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku, jak to mam w zwyczaju robić od jakichś 70 odcinków, pokażę wam fajne ciekawostki, o których mogliście nie słyszeć. Ale samym formatem jednak dzisiejszy odcinek będzie się troszeczkę różnić od wszystkich. Ponieważ z początku rozłożymy sobie na części misję o nazwie Wilczej Skórze, która jest misją o Morgwarze, a która to posiada naprawdę sporo smaczków. Potem pokażę wam różne ciekawostki, które nie są bezpośrednio w tej misji, ale zaraz przy niej czy po niej. Potem pokażę wam najlepsze zakończenie tej misji, o którym zapewne nie wiedziałeś, bo trzeba do tego podejść naprawdę sprytnie. A na końcu pokażę wam randomowe ciekawostki ze świata Wiedźmina. Format odcinka inny, ale najważniejsze, że będzie to wszystko napakowane smacznymi ciekawostkami. A zaczniemy sobie, tak jak już mówiłem, od omówienia misji w Wilczej Skórze. Misja w Wilczej Skórze rozpocząć może nam się na różnym etapie gry i z zupełnie różnego powodu. Pierwszy sposób, jak zacząć tą misję, to po prostu zerwać jedno z ogłoszeń we wsi Larvik, które wystawiła siostra Joasta. Na mapie aktywuje nam się wtedy znak zapytania, a po przeczytaniu tego ogłoszenia aktywuje nam się misja w Wilczej Skórze. Udać się musimy wtedy do świątyni, powiedzieć Joaście, że jesteśmy tam z ogłoszenia i chcemy dowiedzieć się o tym Morgwargu więcej. Witaj, możemy porozmawiać? Jestem tu, by... Ja akurat przychodzę w przyziemnej sprawie. O co chodzi? Ponoć macie problem z jakimś Morgwargiem. Mógłbym się nim zająć, jeśli trzeba. Sprawisz tym wielką radość, bogini. To miłe, ale ja pracuję za pieniądze. Wyglądasz na takiego. Nie bój się, zapłacę. Ale tylko jeśli pozbędziesz się go raz na zawsze. Byli już tacy, którym udało się zabić Morgwarga, ale klątwa sprawia, że zawsze wraca. Drugi sposób to po prostu znaleźć ten cały ogród na własną rękę. I trzeci sposób, chyba najbardziej tradycyjny, który to chyba miała większość osób, czyli wykonywać misję bezimienny i w trakcie jej wykonywania zostaniemy zmuszeni do wejścia do ogrodu Frey. Wtedy to przypadkowo spotkamy Morgwarga i jednocześnie aktywuje nam się misja w Wilczej Skórze. Te informacje są o tyle ważne, że w zależności od tego, jak zaczęliśmy tą misję, czy już ją ukończyliśmy, czy jesteśmy w trakcie jej wykonywania, będziemy mogli usłyszeć zupełnie inne dialogi. Zaczniemy sobie od obowiązkowej rozmowy z kapłankami w misji Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. W owej misji udajemy się do wsi Lofoten, którą to podobno nawiedził Dziki Gon. Kiedy przybywamy na miejsce, okazuje się, że faktycznie nawiedził ją Dziki Gon. My szukamy Ciri, a ostatecznie też tchórza, który to podobno był ostatni, który ją widział. Od kapłanek dowiadujemy się, że udał się on zabić Morgwarga. Jeżeli kim jest Morgwarg, nie mamy pojęcia, a misji w Wilczej Skórze jeszcze nie zaczęliśmy, dialog z kapłankami będzie taki. Morgwarg? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci? Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morgwarg chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morgwarg zmienił się w potwora. Klątwa, potwór. Wygląda na to, że będziesz miał co robić. Jestem tu prywatnie. Wątpię, żeby Morgwarg się tym przejął. Potwory mają chyba nienormowane godziny pracy. Zgadza się, więc jeśli wejdzie mi pod miecz, zajmę się nim, ale tylko wtedy. Z kolei, jeżeli wykonaliśmy dla nich zadanie, dialog będzie taki. Ten Morgwarg to pół człowiek, pół wilk? Tak. Nie będzie was już nękał. Zabiłem go jakiś czas temu. Wiem, ale tchórz był tam przed tobą i do tej pory nie wrócił. Nie spotkałem go w ogrodzie.
To dobrze, nie wróży. Nie wiem, czy mamy tam w ogóle po co iść. Nawet jeśli nie żyje, możemy znaleźć jakieś wskazówki przy jego ciele. Oby. Morgwarg jest objęty klątwą i za każdym razem, kiedy go zabijemy, to wilkołak powraca. Jeżeli nie dowiedzieliśmy się tej informacji od nikogo, a zabiliśmy już Morgwarga, dialog będzie taki. Ten Morgwarg to pół człowiek, pół wilk? Tak. Nie będzie was już nękał. Zabiłem go jakiś czas temu. A jednak wciąż nęka. Niemożliwe. Rozpłatałem go przecież od głowy po... Nie ty pierwszy. Udało się to paru śmiałkom już wcześniej, ale Morgwarg zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morgwarga, widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik i tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Jeżeli uprzednio rozmawialiśmy z kapłankami już o tym samym Morgwargu, nawet nie będziemy mogli je o to zapytać. Za to po wybraniu tej opcji będziemy mogli usłyszeć i zobaczyć krótką, unikalną scenę. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Tak, misja z Morgwargiem jest dużo bardziej skomplikowana, niż wam się zapewne wydawało. A kolejne ciekawe zmiany usłyszeć możemy chwilę później. Ale wpierw ciekawostki. Już to kiedyś mówiłem w sumie w jakimś shortcie, ale też w sumie wrzuciłem ich z 300, więc nie każdy musi oglądać każdy mój odcinek, czy każdego mojego shortsa. Chociaż nie mamy tego zaznaczonego na mapie, możemy jeszcze porozmawiać z tym dziadkiem rybakiem, którego spotykamy zaraz po przybyciu do wsi Larvik. Odcinek podzieliłem klasycznie na rozdziały, także możecie sobie skipnąć, jeżeli już słyszeliście ten dialog. Witaj, możemy porozmawiać? Walczyłem jak inni. Słucham? Mówię, że ja, stary Soren, walczyłem jak inni. Przeżyłem tylko dlatego, że płytko mnie cieli. Szukamy młodej dziewczyny. Szare włosy, zielone oczy. Była tu? Młodzi wrócili z kontynentu z jakimiś brankami, ale ja się nie interesowałem. W moim wieku jedna baba pod dachem to już nadto. Nie, ona nie dałaby się pojmać. Oj, nie znasz ty naszych chłopców. A ty nie znasz Ciri. Drażliwy jesteś. Dziwisz się? Przychodzą tu z innych wsi zobaczyć, co się stało i każdy patrzy na mnie spod łba. Jak to? Nie zabili cię? Trzech synów pogrzebałeś, a sam żyjesz? Tłumaczę im, tłumaczę, ale znudziło mi się. Popłynę z młodymi z Larvik na wyprawę i pokażę, z jakiej ulepiono mnie gliny. Nie jesteś aby za stary na rajdy? Za stary? Nigdy nie będę za stary, żeby upuścić krwi Nordlingom albo znaleźć dobrą śmierć z ich rąk. Porozmawiać możemy też z kapłankami. Z Joastą, którą wypytać możemy o Morgwarga i jedną ze Skellige czyczek? I tak samo jak w przypadku rybaka, nie mamy zaznaczonej możliwości porozmawiania z nią na mapie. Witaj. Możemy cię o coś spytać? Przepraszam, możemy cię o... Możecie. Byłaś tu, kiedy Gon napadł na wieś? Co was to obchodzi? Idziemy ich tropem. Każda wskazówka by... Słyszałeś, Gimri? A mówią, że to ja zwariowałam. Szukamy pewnej dziewczyny. Szare włosy, zielone oczy. Widziałaś ją? Nie. Spróbuj sobie przypomnieć. To dla nas ważne. A dla mnie nie. Dla mnie nie ma już nic ważnego. Zniszczyli wszystko. Po całej tej rozmowie mamy za zadanie udać się z Yennefer do tego całego ogrodu Frey. I w trakcie z Yennefer odbywamy pogawędkę.
Rozmowa ta różnić się będzie w zależności od tego, czy już zabiliśmy Morgwarga, czy też nie. Jeżeli wcześniej nie mieliśmy styczności z Morgwargiem, a kim on jest, dowiedzieliśmy się od kapłanek, rozmowa Geralta z Yen będzie wyglądać tak. Boję się, że to martwy trop. Nawet jeśli tchórz nie żyje, poradzimy sobie. Niby jak? Zobaczysz, jak przyjdzie pora. Mogłabyś być czasem milsza. Mogłabym, ale taką przecież mnie kochasz, prawda? Hej, Geralt! Wracaj! Z kolei, jeżeli zabiliśmy już Morgwarga, rozmowa będzie wyglądać tak. Nie chwaliłeś się, że walczyłeś z tym całym Morgwargiem? Znasz mnie. Nie lubię przynosić pracy do domu. Ty chyba w ogóle nie lubisz idei domu. Pamiętasz, jak poprosiłam, żebyś sprowadził się dla mnie do Wengerbergu? Aleśmy się wtedy pożarli. Tak, to były czasy. Po tej całej rozmowie z Yennefer w końcu docieramy na miejsce, czyli do tego całego ogrodu. Jeżeli dotrzemy tam z nią, cutscenka będzie taka. Gryza, tylko gryza. Chociaż kawałeczek, jeszcze ja. Chyba się nie ucieszył na nasz widok. Niech poczeka, aż zobaczy mnie z bliska. Z kolei, jeżeli dotarliśmy już do ogrodu wcześniej i widzieliśmy taką samą cutscenkę, tylko że bez Yennefer, przebiegniemy koło tej kraty i nie będzie żadnej scenki. Ciekawa rozmowa odbędzie się też z Yen, jeżeli stwierdzimy, że w trakcie wykonywania misji Bezimienny, w której to szukamy tego całego Skiala, nagle zaczniemy jednak rozwiązywać problemy Morgwarga. Jeżeli zajdziemy już daleko w śledztwie i odnajdziemy całkiem sporo o tej klątwie Morgwarga, będziemy mogli jeszcze o tym porozmawiać z Yennefer. Na Morgwargu ciąży ciekawa klątwa. Doprawdy? Z jednej strony wszystko, co zjada, obraca się w popiół, ale chęć jego własnego ciała prawie doprowadził go do śmierci. Wydaje mi się, że... Przepraszam bardzo, po co mi to opowiadasz? No, myślałem, że cię to zaciekawi i że może razem się zastanowimy, jak go odczarować. Nie wiem, Geralt, może nakarm go jego własnym ućcem. Nie obchodzi mnie to za bardzo. Przypominam, że nie przyszliśmy tu, żebyś realizował się zawodowo, tylko żeby dowiedzieć się, co z Ciri. O tym całym Morgwargu możemy jeszcze porozmawiać z Tordarem z Larvik. Normalnie w grze to wygląda tak, że przychodzimy do niego, on opowiada nam, co się stało z Morgwargiem, że zmienił się w wilkołaka, odchodzimy, a potem, kiedy dowiadujemy się prawdy, czyli tak właściwie, że ten Tordar należał do drużyny Morgwarga, będziemy mogli się do niego jeszcze raz udać i się z nim skonfrontować. Mamy wtedy opcję dialogową "Okłamałeś mnie". Okłamałeś mnie. Co? Klnę się na wielką matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morgwarga. W przypadku, kiedy wcześniej dowiedzieliśmy się o tym, że należał do drużyny Morgwarga, będziemy mieli inną opcję dialogową. Opcję kłamiesz. Kłamiesz. Co? Klnę się na wielką matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morgwarga. W misji w wilczej skórze możemy zabić wilka, karmiąc go własnym mięsem. Dostaniemy wtedy nagrodę od kapłanek, albo odczarować Morgwarga możemy też kłem, który to dostajemy od samego Tordara. Tordar należał do grupy Morgwarga, więc zabijał dzieci, kobiety, a nawet ciężarne, więc nie sądzę, że zasługuje na życie. Zabić go jednak najlepiej dopiero po tym, jak opowie nam, co tak naprawdę stało się z Morgwargiem i że użył tego kłu, by go zaczarować. W innym wypadku podniesiemy z niego kieł, ale nie będziemy wiedzieć, do czego służy. To według mnie najlepsze zakończenie tej misji. Podchodzimy potem do Morgwarga, dajemy mu ten cały kieł. Masz, załóż na naszyjnik. On zamienia się w człowieka. A potem stoimy przed dwiema opcjami. Nie wybieramy tej opcji. Zawsze wybieramy tą. Ponieważ nie dość, że zdradzi nam on wtedy położenie jego skarbu i dostaniemy złoto, to jeszcze nic nie będzie stało nam na przeszkodzie, abyśmy zarzucili mu petardą w plecy, tak jak ja.
Tordar nie żyje, bo robił straszne rzeczy, tak samo Morgvarg. Dostajemy złoto od kapłanek i od Morgvarga. Jeszcze całe te kapłanki mają teraz wolny ogród. Znaczy no, w sumie długo się nie nacieszam tym ogrodem, bo jednak w misji nieznajomy, potem cały ten ogród rujnujemy. No ale zawsze. Jeżeli nigdy nie wzięliście tego skarbu od Morgvarga i zastanawiacie się, co to za skarb i gdzie się udać, to udać musimy się do Nowigradu. A dialog przeprowadzony z tym całym lichwiarzem będzie wyglądać tak. Witaj, pożyczasz czy kupujesz? Pozdrowienia od Morgvarga. Masz, ale jakby kto pytał, nie znam go i nigdy na oczy nie widziałem. Ten lichwiarz, to wam powiem, ma tyle pieniędzy, że prędzej ja mu mogę coś pożyczyć, a nie na odwrót. Nawet nie mogę sprzedać rzeczy, którą mi dał. Ten lichwiarz ma odwrotną psychologię, on po prostu zamiast pożyczać, to on bierze pożyczki na procent. To jest taki lichwiarz. Skoro posłuchaliśmy już wszystkich różnic w dialogach, których zapewne nie słyszeliście, a nawet jeżeli słyszeliście, to pewnie nigdy nie zwróciliście na to uwagi, czas na ciekawostki. Zaczniemy sobie od ciekawostek blisko powiązanych z omawianymi misjami. W misji Bezimienny poszukujemy tego całego tchórza, czyli Skjala. Ostatecznie odnajdujemy go właśnie w tym ogrodzie, a Yennefer używa zakazanej de facto nekromancji, by go przyzwać ze światów i wypytać o to, gdzie jest nasza Ciri. Po tym całym przyzwaniu Yen nie czuje się najlepiej, a jeszcze gorzej się będzie czuła, jeżeli wpierw zamiast zapytać ją o to, jak się czuje, powiemy jej, że mogła delikatniej potraktować tego chłopaka. Tak brzmi dialog, jeżeli zrobimy tak, jak powiedziałem. Mogłaś okazać trochę współczucia temu chłopakowi. To nie chłopak Geralt, tylko kawał zgniłego, cuchnącego mięsa, które przemówiło dzięki mojej magii. Przemówiło, a jakże? Nawet wyło z bólu. Wiem, że on się wydawał prawdziwy, ale to już nie był człowiek. Rozumiesz? Swoją drogą to miłe, że tak się przejąłeś tym trupem. Bardziej chyba niż mną. Yen, dobrze się czujesz? Wybornie. Czułabym się jeszcze lepiej, gdybym nie musiała przypominać, że wypadałoby zadać to pytanie. A tak brzmi dialog, jeżeli wpierw spytamy ją, jak się czuje, a potem powiemy, że łagodniej mogła potraktować Skjala. Yen, dobrze się czujesz? Teraz już tak. To zaklęcie. Wyobraź sobie, że bierzesz do ust wijące się robaki. Albo zanurzasz się w gnoju. To było mniej więcej takie uczucie. Mogłaś okazać trochę współczucia temu chłopakowi. To nie chłopak Geralt, tylko kawał zgniłego, cuchnącego mięsa, które przemówiło dzięki mojej magii. Przemówiło, a jakże? Nawet wyło z bólu. Wiem, że on się wydawał prawdziwy, ale to już nie był człowiek. Rozumiesz? Po tej całej rozmowie Yennefer mówi, że ma dla nas ważną sprawę i abyśmy spotkali się w pobliskiej wsi. Zaczyna nam się wtedy zadanie Ostatnie Życzenie, w którym to wraz z Yennefer wyruszamy w podróż w celu złapania Jina. Pamiętam, kiedyś robiłem streama 4 godziny na Twitchu zabijania Jina. Piękne czasy. No ale wracając, mówi, żebyśmy spotkali się w tej całej pobliskiej wsi, a gra oddaje nam wtedy kontrolę w takim momencie. Jeżeli stwierdzimy, że wsiądziemy na konia i pojedziemy za Yennefer, będziemy mogli usłyszeć fajny dialog. Postanowiłeś mi potowarzyszyć? Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć w środku ciemnego lasu. Myślisz, że ktoś mógłby mnie skrzywdzić? Myślę, że powinienem ostrzec każdego. To byłby na tyle głupi, żeby spróbować. Z zimowej krainy przenosimy się na bardziej słoneczną i tak samo w sumie górzystą, czyli do Toussaint, a konkretnie to na szczyt góry Gorgona, gdzie znaleźć możemy chyba zaraz po tym całym czarcie, który pojawia się w Białym Sadzie po zabiciu krów, najpopularniejszą ciekawostkę z gry. Ale i tak ją powiem, bo ludzie, którzy stworzyli tą wybitną grę, na to zasługują. Jeżeli udamy się na samą górę, będziemy mogli znaleźć tam obraz twórców, właśnie Wiedźmina 3. Oczywiście nie jesteśmy w stanie się tam dostać normalnie bez kodów, chociaż chyba aktualnie jest to możliwe po prostu polecieć tam w trybie fotograficznym, ale powiem wam szczerze, że zapewne trwałoby to wieki. Ja używam FreeCama do szybszego się tam dostania i moda, który sprawia, że Wiedźmin 3 nie ma granic. Jakby ktoś pytał.
Osobiście w tym obrazie poznaję dwie osoby, tak na 100%, a łącznie to jakieś 4, ale co do tych dwóch nie jestem pewien. Nieważne czy kogoś poznajesz, ważniejsze pytanie jest, czy widziałeś kiedyś na jednym obrazie tylu jeb***ch szefów. Ja nie. Proszę dajcie mi dodatek do Cyberpunka przed premierą, błagam. Ker Almhud to twierdza, która w zamyśle zbudowana została dla skeligijskich królów. Okazało się jednak, że królowie wolą swoje zamki, więc twierdzę Almhud przemieniono na więzienie. A ostatecznie zamek doszczętnie upadł. Chociaż z pozoru to tylko zrujnowana twierdza, jeżeli dobrze ją zwiedzimy, będziemy mogli znaleźć naprawdę fajną ciekawostkę. Mianowicie martwego Tyriona Lannistera. Jednego z bohaterów serii Gry o Tron. Co do tego, czy jest to on, raczej nie ma wątpliwości, bo każdy, kto oglądał serial, momentalnie skojarzy twarz aktora. Właśnie z tym unikalnym modelem, stworzonym zapewne właśnie tylko dla tego easter egga. Tak samo jak w serialu, został on zamknięty w więzieniu, w którym nie potrzeba krat, bo umieszczone zostało tak wysoko nad ziemią, że upadek zakończy się dla więźnia po prostu śmiercią. Na co i dlaczego umarł, nie wiemy. Wiemy jednak, że w angielskiej wersji, kiedy Wiedźmin przebada jego zwłoki, powie on takie słowa. Sky cells. Nice idea for a prison without bars. Shame he didn't know how to fly. Geralt mówi tam, że podniebne cele to dobry pomysł na więzienie bez krat. Szkoda, że jednak Lannister nie umiał latać. Trochę to brzmi, jakby ostatecznie ten model znajdować miał się na dole, gdzieś rozbito o skały. Ale twórcy do finalnej wersji przenieśli go do celi, aby łatwiej go było znaleźć i aby nawiązanie zapewne było bardziej klarowne. W polskiej wersji nic nie mówi. A propos sławnych postaci z różnych innych uniwersów. Kojarzycie Jango Fetta? Jeżeli nie, to był to absolutnie legendarny łowca nagród z serii Star Wars. Jeżeli nie kojarzycie Jango Fetta, nic się nie stało. Bo z pewnością skojarzycie tą absolutnie legendarną postać. Oto Jango Fett, który tak samo jak Jango Fett jest łowcą nagród, czyli tak zwanym Bounty Hunterem. Jest to oczywiście nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi, z samym Jango Frettem. Były nawiązania do filmów, były nawiązania do seriali. Czas jednak na coś bardziej nam znanego. Na nawiązanie do gry w grze. Oto absolutna klasyka. Miecz wbity w ognisko. I każdy prawdziwy gracz, który nawet nie grał w Dark Soulsy, i tak zapewne dobrze kojarzy ten widok. Miecz i ognisko możemy spotkać przy samym końcu misji, a konkretnie to w ostatniej lokalizacji, czyli w podniebnym zamku, w którym pokonujemy chmurnego giganta i możemy normalnie tam syjaną. Potrzebuję mężczyzny, Geralt. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Może innym razem. Swoją drogą giganta chmurnego, tak samo jak Goliata, możemy pokonać tak samo jednym strzałem w oko. Wystarczy, że po pokonaniu chmurnego giganta udamy się mało widocznymi schodkami na dół i kiedy zejdziemy i podpalimy ognisko, Geralt nam przycupnie, a my wyciągnąć będziemy mogli z ogniska miecz. Tak samo przycupa, o ile się nie mylę, nasza postać w Dark Soulsach, jest to pewnego rodzaju save dla graczy, gdzie możemy rozdać umiejętności i tak dalej. Nigdy w sumie nie grałem w Dark Soulsy, ale naprawdę sporo oglądałem, jak tam inni się męczą na walkach z jakimś jednym bossem 15 godzin. Męczyłem się dość długo, to ja, próbując ustalić, po co te trupy wjeżdżałem do miasta. Bo ten gościu coś mówi, że to trupy, ale redański wspaniały strażnik uparł się jednak, że nie wpuści gościa, bo jeden tam oddycha i muszą poczekać. One wyglądają, jakby wyjechały z pieca i nie wiem, co jadą na cmentarz nowigradzki. W samym Nowigradzie nie ma cmentarza, ani nie ma krematorium, także ta scena jest bez sensu. Powinien prędzej wyjeżdżać z Nowigradu i jeszcze ciała powinny być niespalone, a to ze względu na to, że pod samym Nowigradem możemy znaleźć cmentarz i krematorium. Mówię wam o tym wszystkim, bo w tym krematorium będziemy mogli spotkać pewnego alchemika. Potrzebuję kilku składników do eliksiru. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem, o nie, jestem aptekarzem. Bo mógłbym przysiąc, że widziałem cię na szczycie w Lok Muin. Może to był mój brat bliźniak?
Przestań. Dla wiecznego ognia jestem takim samym wyrzutkiem jak ty. Nie wydam cię. Czego chcesz? Alchemik ten w zależności od podjętych wyborów w Wiedźminie 2 będzie miał inną historię. Jeżeli pomogliśmy Roszowi albo Jorvetowi, dialog będzie taki. Jak tu trafiłeś? Gdybym to ja szukał kryjówki, nie pomyślałbym o krematorium. Trafiłem tu przypadkiem. Z początku, tuż po rzezi w Logmuin, schroniłem się w lasach pod Banglean. No ale ile można żyć korzonkami? Postanowiłem spłynąć z flisakami do Nowigradu. Szybko skończyły mi się pieniądze i zacząłem żebrać. O, i tak trafiłem na ludzi króla żebraka. Dał mi wybór. Albo połamie mi nogi, albo zacznę dla niego pracować. Z kolei jeżeli w Wiedźminie 2 pomogliśmy Triss, dialog będzie taki. Jak tu trafiłeś? Gdybym to ja szukał kryjówki, nie pomyślałbym o krematorium. Trafiłem tu przypadkiem. Po obradach kapituły w Logmuin. Co się stało? Złożyłem wniosek o potępienie Radowida. No i Carduin wezwał strażę. Bili mnie długo i mocno. Jak już myśleli, że nie żyję, wysłali mnie tutaj. Piec był otwarty. Poczułem falę gorąca i zacząłem wrzeszczeć. A ponadto ten alchemik to ten sam alchemik, który występuje w Gwincie i w grze Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści. Teksty mają identyczne. Witaj, o co chodzi? Jakby ktoś pytał, nie widziałeś mnie. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Zostawcie subskrypcję, jeżeli podobał wam się odcinek i wpadnijcie na giga, no turbo, mega szefowego wiedźmińskiego Discorda Wielka Redania. Taki serwer, a ciebie tam chłopie jeszcze nie ma? No wstyd, wstyd. A my widzimy się klasycznie następnym. Do zobaczenia. A konkurs na klawkę wygrał Jacek. Czyli Tabula Rasa Official 6541. Oficjalny Tabula Rasa. Klawkę odebrał i napisał dzięki, no więc chyba mu się spodobała. No, elegancko. Pa, pa.